Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na konferencji prasowej przed meczem pierwszej kolejki Fortuna pierwszej ligi, w którym Stal Rzeszów podejmie Odrę Opole. Jest z nami trener Stali Rzeszów, pan Marek Zup. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie dziennikarzy przybyłych na konferencję i nie przedłużając, zapraszam do zadawania pytań. Łukasz? Łukasz Szczepanik z Transfer Nowości. Kłaniam się, trenerze. Na początek zapytam o pańską osobę. Już nieco ponad miesiąc pracuje pan na stanowisku trenera Stali Rzeszów. Jak ten czas minął? Podejrzewam, że bardzo szybko i bardzo intensywnie. Zdecydowanie tak. Bardzo szybko, bardzo intensywnie, ponieważ dużo różnych zmian. Mam tu na myśli nie tylko najistotniejszą kwestię kadry Stali Rzeszów na nowy sezon, ale też i spraw związanych ze sferą i sztabu szkoleniowego, i organizacji pracy, i w międzyczasie zgrupowanie, i w międzyczasie zmiana miejsca prowadzenia zajęć, remont płyty treningowej. To są takie rzeczy, które zabierają czas i rzeczywiście tego czasu było mało, a zajęć różnych wiele. No właśnie, porozmawiajmy chwilkę o zajęciach. Chodzi mi oczywiście o okres przygotowawczy. Jego minął dla trenera. Wszystko udało się zrealizować od A do Z? Czy może były jakieś niedociągnięcia? No i też zapytam, czy życzyłby pan sobie jeszcze tygodnia, może dwóch tygodni na przygotowanie drużyny? Czy już zespół jest optymalnie przygotowany do starcia z Odrą Opole? Optymalnie, biorąc pod uwagę to, co mieliśmy do dyspozycji. Czas przede wszystkim, bo to ma duże znaczenie, ale też i te okoliczności związane z kształtowaniem sezonów drużyny na sezon w każdym klubie. Mam tu na myśli bardzo interesujące kibiców i nie tylko ruchy kadrowe. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy na poziomie pierwszej ligi. I jeżeli myślimy o jakichś zdecydowanych ruchach kadrowych, mających na celu zakontraktowanie zawodników z wyższego poziomu albo potencjalnie z wyższego poziomu, no to musimy czekać do ostatniej chwili, bo wiadomo, że priorytetem są ligi zagraniczne, priorytetem jest nasza ekstraklasa, czyli taka naturalna kolej rzeczy. I jakby musimy wyczekać cierpliwie, żeby powiedzieć, że udało nam się coś takiego zrealizować. Także tylko w tym kontekście tego czasu zabrakło. Natomiast biorąc pod uwagę wszystkie inne kwestie szkoleniowe, mamy do dyspozycji 4 tygodnie, to musi w 4 tygodniach zmieścić i przygotować zespół na pierwszy mecz. Biorąc pod uwagę tą kadrę, którą dysponujemy na dzisiaj, tą kadrę, która jest zgłoszona do rozgrywek i ci, którzy są gotowi do gry. Trenerze, w rozmowie ze mną tuż po pańskim przyjściu do Stali Rzeszów wspomniał pan, że Stal Rzeszów dalej będzie znana z gry ofensywnej. Oprócz wyniku będzie chciał również pan podtrzymać organizację gry w ofensywie biało-niebieskich. No i zapytam, czy głównie jeśli chodzi o ten aspekt gry w ataku, nad tym poświęcaliście najwięcej czasu, czy staraliście, żeby wszystko było spójne, czyli defensywa, ofensywa? Tak jak przed chwilą mówiłem o czasie, którego zabrakło, to też jeśli chodzi o tego typu podejście do przygotowania drużyny typowo warsztatowe, sportowe i tak dalej, to żeby to przeprowadzić w sposób bardziej analityczny, rzeczywiście trochę za mało czasu przy takich zmianach w kadrze. W związku z tym należało z mojego punktu widzenia skupić się bardziej na całości. Niemniej jako nowy trener, mający nowe spojrzenie, jakąś nową perspektywę, ale też i swoją wizję, widzę, że i w kwestiach ofensywnych jest coś do poprawienia, tym bardziej, że największe ubytki, powiedziałbym, jeżeli chodzi o kadrę w stosunku do ubiegłego sezonu, dotyczyły właśnie zawodników ofensywnych, mam tu na myśli Małeckiego, Michalika i tak dalej, którzy stanowili tutaj tą szpicę, która zdobywała bramki, która organizowała pozycje bramkowe, która wpływała na pozytywny wynik, ale też i w dużym stopniu na styl gry. No właśnie, styl gry na pewno, tak jak już wspomnieliśmy sobie, będzie ofensywny. Sądzę, że jednak ten materiał ludzki, którym pan dysponuje, dalej jest w stanie zapewnić właśnie kibicom piłkarskie widowisko, bo również o to w tym wszystkim chodzi, prawda? Tak, tylko że tu jest wiele zmiennych.
Jeżeli nie można powiedzieć, że zespół będzie prezentował i prognozować, że zespół będzie prezentował ofensywny styl gry po ilości napastników w kadrze pierwszego zespołu. Bardziej to będzie w moim mniemaniu zależało właśnie od sposobu organizowania tej gry, bardziej od całego zespołu, od zachowań całego zespołu w ofensywie, a nie na poszczególnych indywidualnych aspektach związanych z konkretnym zawodnikiem, a mam tu na myśli głównie napastnikiem czy ofensywnym. Także w większym wymiarze, szczególnie na tym początku, będziemy się starali opierać tą naszą ofensywę i ten ofensywny styl. Chciałbym, żeby był wyraźny, widoczny, ale na dzisiaj mogę powiedzieć, że w większym stopniu trzeba będzie się tego doszukiwać w działaniach całego zespołu, a nie pojedynczych, indywidualnych rozwiązań zawodników. Panie trenerze, jeszcze do końca okna transferowego jest nieco ponad miesiąc czasu. Może pan zdradzić, czy jakiś jeszcze piłkarz dołączy do pańskiego zespołu? Myślę, że tutaj między słowami, które do tej pory powiedziałem, już się pojawiała taka informacja, że pracujemy nad tym. Bierzemy pod uwagę wszystkie te okoliczności, o których powiedziałem wcześniej, organizacyjne i tak dalej, związane z zakresem wyboru. Także tak, pracujemy nad tym i też w kontekście z tego stylu ofensywnego, o który pan zapytał. Przejdźmy do Odry Opole. Drużyna Adama Noconia w rundzie wiosennej ubiegłej kampanii prezentowała znakomitą formę, jeśli chodzi o destrukcję. Zespół w 16 meczach stracił tylko 13 bramek, co było najlepszym wynikiem całej Fortuna pierwszej lidze. Zespół nie dokonał żadnej większej rewolucji i można powiedzieć, że ten defensywny styl, ten znak firmowy zespołu z Opola dalej będzie dominował na pierwszoligowych boiskach i rozumiem, że ten ostatni tydzień przed tym spotkaniem skupialiście uwagę, aby właśnie skruszyć ten bardzo oszczędny mur Odry i szykujecie się na grę głównie w ataku pozycyjnym, prawda? No, w zasadzie odpowiedział pan na pytanie, które pan sam zadał. Natomiast, no wiadomo, mamy swój pomysł na Odrę, staraliśmy się nad nim pracować. Natomiast, jak mówił mój dawny, starszy kolega z trenerskiej ławki, Ores Lęczyk, jak będzie, to będzie. Rozumiem. A trenerze, może coś niekonwencjonalnego? Przypominały mi się teraz pana słowa. Mówił pan fajnie, że piłka nożna to gra. Czyli tak, trzeba stosować takie warianty, aby jak najszybciej oszukać przeciwnika w różnych, prawda, aspektach gry. Będzie coś takiego, czego kibice jeszcze stać już nie widzieli, właśnie jeśli chodzi o wariant gry do przodu? Jakieś zaskoczenie? Myślę, że tak. Natomiast no, nie obiecuję, że to będzie od razu widać. Natomiast zdecydowanie to powtórzę i podkreślę to, co powiedziałem w jednych pierwszych wywiadów na pytanie o kontynuację tego, co będą kibice chcieli oglądać, bo rozumiem, że pewne takie pozytywne oczekiwania po minionym sezonie na pewno będą. Będą porównania i tak dalej. No i ja nie obiecuję, że będzie to samo. Natomiast w kontekście gry, jeszcze raz powtarzam, jako trener uważam, że fajnie jest porozmawiać o grze, odrzucając wszystkie kwestie piłkarskie. Tylko kwestie gry pomiędzy 11 a 11. Kwestie piłkarskie odrzucamy i wtedy możemy porozmawiać o tych aspektach gry. Jak kogo czymś zaskoczyć poza piłkarską. Mam tu na myśli jakieś zachowania, jakieś sytuacje, co do których no być może z trybun wydaje się, że to jest oczywiste, a postaramy się pokazać, że nie jest, że można to inaczej. Zapytam o nowych zawodników. Proszę powiedzieć, jak duża jest szansa, że pańscy nowi piłkarze wyjdą już w pierwszym składzie na mecz z Odrą Opole? Może pan uchylić rąbka tajemnicy, ilu będzie nowych zawodników na pierwszą kolejkę? Na pewno będą, bo nie mamy w zasadzie jakby wyjścia, można powiedzieć, w pewien sposób. Natomiast no zostawmy jeszcze zawodnicy. Być może się niektórzy, ci, którzy są bliżej trochę, albo w pozycji takiego trochę zawahania, albo niepewności, się zastanawiają. W związku z tym nie chciałbym, żeby się dowiedzieli o tym z mediów, a dopiero na odpowiednim momencie na odprawie. Ale potwierdzam, że tak. Fajnie. Zapytam jeszcze o indywidualności Odry, czyli o takie nazwiska, które stanowią
dużą siłę tego zespołu. Między innymi Maciej Makuszewski, Borcha Galan, Mateusz Kamiński, Rafał Niziołek. Czy te nazwiska są jakoś odpowiednio podkreślone w szatni, czy bardziej patrzycie, powiedzmy, na drużynę Odry jako na kolektyw? Patrzymy na jedno i drugie, tylko w odpowiedniej kolejności i w odpowiednim szeregowaniu w zależności od momentu, w którym my rozmawiamy. Im bliżej jesteśmy meczu, tym bardziej patrzymy na to, co jesteśmy na siebie. Natomiast oczywiście analiza przeciwnika i pod kątem siły zespołu i indywidualności mamy z tyłu głowy. Rozumiem. Analizowaliście też Odrę w kontekście gry sparingowych, czy bardziej patrzyliście się na to, jak gra w rundzie wiosennej? Udało się coś ze sparingów uzyskać, pewien materiał? Oczywiście. Mamy grupę odpowiednich ludzi, bardzo sprawnych organizacyjnie i tak dalej, którzy takie wiadomości zdobywają, ale z mojego punktu widzenia nie jest kluczem dokładna analiza tego, co była. Nie jest kluczem analiza tego, co była ostatnio w meczach sparingowych, ale jest próba, szczególnie przy braku istotnych zmian kadrowych i trenerskich, na wyciągnięcie pewnych wniosków, czego można się dzisiaj spodziewać. Także to zrobiliśmy i wydaje mi się, że na odpowiednim poziomie i w odpowiedni sposób i w odpowiedniej ilości, żeby się nie przeładować tymi informacjami, a bardziej skupić na tym, co my możemy zrobić. Biorąc pod uwagę, że już, jak dobrze liczę, 8 lat nie było Pana ze sterami polskiej drużyny, rozumiem, że z niecierpliwością czeka Pan na poniedziałkowe spotkanie. No jakiś taki wymiar na pewno ma, bo tak powiem, łapię się w ostatnim okresie tym mojej pracy tutaj, że jakoś zdecydowanie łatwiej, bardzo i płynnie mi przechodzi przekazywanie informacji i coachowanie zespołu. No i łapię się na tym, że mówię w ojczystym języku do Polaków, a nie muszę się zastanawiać, czy połowa zespołu rozumie, czy nie, i jakiego języka użyć, żeby wszyscy zrozumieli. Także to są takie rzeczy po kilku latach, które na początku pracy w takiej sytuacji rzeczywiście w pewnym momencie się przypominają. Ale powiem, że jest to jakby przyjemne, bo człowiek się zdaje sobie sprawę, że coś łatwiej poszło, niż się spodziewał. Otóż to tym bardziej, że przyjdzie Panu prowadzić drużynę w bardzo mocno obsadzonej, prawda, lidze. Niektórzy nazywają Fortuna pierwszą ligę Ekstraklasą BIS. Myślę, że jeśli chodzi o zestaw pierwszoligowców, dawno nie mieliśmy tak mocnych rozgrywek. I ja powiedziałbym tak, ja patrzę na tą grupę drużyn w tej chwili, szczególnie w sytuacji, która się rzeczywiście zdarzyła, mam tu na myśli wymieszanie się trochę tych drużyn o tak zwanym potencjale, czy z przeszłością Ekstraklasy. No jest w tej chwili w tych dwóch ligach praktycznie niewielu beniaminków, bo Stal Rzeszów też kiedyś grała w Ekstraklasie. W związku z tym to podejście to zależy od perspektywy statystycznej, jak to na to patrzy i jaki okres czasu obejmuje. W związku z tym bardzo, bardzo ciekawa na pewno liga, ale ta taka, jak pan powiedział, Ekstraklasa BIS, no daje jedno, bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Mianowicie to, że każdy z każdym może wygrać, że to jakby może zgenerować bardzo ciekawą ligę do końca, tym bardziej, że 1/3 zespołów musi zagrać o Ekstraklasę, w związku z tym to jest niesamowity handicap. I Stal Rzeszów również będzie grało o najwyższą klasę rozgrywkową. Jak każdy z tych zespołów, to niewiele trzeba zrobić, żeby grać o najwyższą klasę rozgrywkową. 1/3 zespołów, tak jak powiedziałem, będzie grała. Czy będzie chciała to robić, czy nie. Czy bardziej, czy otwarcie będzie deklarowała to, czy nie. Ale znajdzie się w tej szóstce i będzie grała. Stal Rzeszów, rozumiem, chce i będzie robić wszystko, żeby się w tej szóstce znaleźć. No ja o tym nie mówię nawet. No to jest oczywiste. Trenerze, bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko dwa pytania. Piotr Socha, Radio Rzeszów. Pierwsze to zmiany kadrowe w tym roku poszły troszeczkę w kierunku obcokrajowców. Także z klubu, który grał w czwartej lidze nie tak dawno. W jakim stopniu miał Pan wpływ na dobór właśnie takich zawodników, jeżeli chodzi o transfery? No i jak Pan na to patrzy? Ja odpowiem na to pytanie, bardzo dobre pytanie, moim zdaniem, jak na ten moment, na tę konferencję. Stal Rzeszów jako klub, który poznałem w ostatnim czasie, który obserwowałem od jakiegoś czasu, ma strategię sportową.
ma strategię sportową, za którą stoi główny akcjonariusz Rafał Kalisz. Kilka lat temu zainwestował w klub i poszedł drogą tak zwaną oddolną. Zainwestował przede wszystkim w akademię, zainwestował przede wszystkim w rozwój młodych ludzi z Rzeszowa, z okolic i tak dalej. Po kilku latach przyszedł okres, w którym należałoby w pewnym stopniu podsumować ten okres. W związku z tym w naszej drużynie, w naszej grupie trenującej, w momencie kształtowania kadry pierwszego zespołu, pojawiła się duża grupa młodych zawodników, którzy przeszli swoją drogę w akademii. I nie ma co ukrywać, ja się do tego przyznaję i w pierwszych moich rozmowach z właścicielem dotyczących ewentualnego podjęcia pracy, na to zwróciliśmy w dużym stopniu uwagę. W związku z tym na budowanie kadry mają w tym roku absolutnie bardzo dużym wymiarze udział młodzi zawodnicy. Oczywiście to się wiąże z pewnym ryzykiem, natomiast kwestie uzupełnienia tej kadry poza młodymi, no to rozglądamy się po całym kraju, Europie i można powiedzieć dzisiaj świecie, aby tą kadrę uzupełnić. Natomiast absolutnie nie jest to odwrócone. Nie jest to odwrócone. Będziemy się starali pokazać, że mamy w Akademii młodych zawodników, którzy potrafią ten pierwszoligowy poziom udźwignąć, co na pewno nie będzie łatwe w pierwszym okresie dla nich, ale biorąc pod uwagę potencjał, jaki u nich widzę, to tylko jest kwestia czasu i możliwości, jakie dostaną na pierwszoligowych boiskach. Także to jest jakby takie dosyć dla mnie ekscytujące z jednej strony, a z drugiej strony na pewno wyzwanie, ale taka jest strategia klubu. Pod taką strategią ja się podpisałem, podpisując kontrakt. I taką strategię będziemy rywalizować. Natomiast jak w każdej strategii są pewne zmiany dotyczące ludzi, dotyczące piłkarza, tym bardziej strategii w klubie piłkarskim. W związku z tym ja się tutaj pojawiłem w pewnym momencie, pojawiają się młodzi, pojawiają się inni, natomiast linia się nie zmienia. Natomiast druga kluczowa rzecz, żeby ta strategia mogła przynosić jeszcze większe efekty, no potrzebny jest tutaj pierwszoligowy, ekstraklasowy zespół piłkarski, pierwszy zespół. W związku z tym tak to wygląda. Tutaj nie ma jakiejś deklaracji, my będziemy w tym roku w ekstraklasie. Jest naprawdę silna presja na to, żeby to jest naturalne. I tu nie ma sensu tego podkreślać na każdym kroku. I wszystko, co robimy, zmierza w tym kierunku. Ale dajemy sobie jakby szerszą opcję na to, żeby tych naszych młodych zawodników tutaj w tej pierwszej lidze pokazać. I ja jestem przekonany, że pokażemy, bo jest z czego wybierać. No bo po części właśnie odpowiedział Pan na moje drugie niezadane jeszcze pytanie, bo rozumiem, kiedy prezes Kalisz Pana zatrudniał, to określił, cel mamy taki, więc jaki jest cel na ten rok? Słowami oczywiście prezesa, bo wiadomo, że każdy by chciał, żeby ekstraklasa była jak najszybciej. No to cel jest awans do ekstraklasy. Jeżeli chcielibyśmy to rozebrać na jakieś takie poszczególne etapy, no to wiadomo, że celem podstawowym jest szóste miejsce przynajmniej, a z tego szóstego miejsca można awansować również, niekoniecznie bezpośrednio. Awans bezpośredni daje jakby trochę więcej swobody, trochę więcej wakacji w końcu sezonu i trochę więcej możliwości już na przygotowanie się do ekstraklasy. Natomiast no, Puszcza pokazała niepołomice w tym roku, że wszystko jest możliwe. Tak samo Radomiak chyba przed dwoma laty też z szóstej pozycji, czy Górnik Łęczna, przepraszam. Też jeden jakby z outsiderów tej grupy barażowej znalazł się w ekstraklasie. To są przykłady, które pokazują, że co jest ważne w tej pierwszej lidze, utrzymać równy, bez wysoki poziom, bez wielkich spadek, bez wielkich wpadek, bez wielkich jakichś hura optymizmu po jednym czy drugim wygranym meczu, bo liga, tak jak powiedzieliśmy na początku, jest bardzo wyrównana, wszyscy mogą odebrać punkty i to też jest korzyść, która w przypadku zespołów, które będą liczyły się w końcowym etapie rozgrywek, może przynieść efekt. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze pytania z sali? Nie widzę, więc przechodzimy... A pan z przeglądu sportowego tam jeszcze siedzi. Z piłki nożnej i stępa. Ale to oni już wszystko wiedzą. Mamy od dziennikarza TVP Sport tak. Nadesłane pytanie. Dominik Pasternak pyta. Na kogo najbardziej pan liczy spośród obcokrajowców? Liczę na każdego z nich. A to, co już tutaj próbowałem odpowiadać, mamy ich niewielu. Jak dobrze liczę, chyba trzech. Czterech. Vadim. No Vadim. Czwarty. Vadim czwarty. Vadim, dwóch Kolumbijczyków. I Manolo. No Manolo to tak traktuję jak Polaka, no to załóżmy. Także jego nie liczę. Także niewielu ich jest, ale są blisko. Natomiast liczę absolutnie jednakowo na wszystkich. Oni są bardzo różni, bardzo inni, ale chcą grać w Stali Rzeszów i chciałbym z nich skorzystać, wykorzystać na nich taką chęć, potencjał, możliwości, pomóc im w rozwoju też indywidualnym. To dziękuję w imieniu Dominika. I trzy pytania od kibiców, aczkolwiek na jedno padła odpowiedź, ale przeczytam pytanie. Piotr Orzuch pytał, czy w tym okienku transferowym możemy spodziewać się jeszcze jakichś wzmocnień? Tak, pracujemy nad tym. To, co mogę obiecać, że jeżeli dojdzie do jakiegoś transferu, no to będzie naprawdę istotny transfer. Tak założyliśmy i myślę, że jeżeli do tego dojdzie, to odpowiedź będzie bardzo przekonywująca i nie wymagająca dodatkowych instrukcji czy wyjaśnień z mojej strony. Super. Pan Kamil Paśko pyta, czy wszyscy piłkarze będą do pana dyspozycji w najbliższym meczu? Ja nie wiem, czy pan Paśko jest tatą naszego Paśki z Akademii. Nie sądzę. Ale to myślałem, że to tata pyta. Natomiast jeżeli padło to pytanie, to właśnie akurat tak się złożyło, że jeśli chodzi o naszego popularnego Pasio, no to nieszczęśliwie się złożyło na ten moment, że on potrzebuje trochę czasu na to, żeby dojść do pełnego zdrowia. Podczas badań przedsezonowych no, okazało się, że potrzebuje pewnego czasu na jakby korektę swojego zdrowia i w związku z tym to przeszkodziło mu w dużym stopniu, żeby znaleźć się w naszej kadrze pierwszego zespołu. Dlatego przy okazji chciałbym, odpowiadając na pytanie, też powiedzieć do naszego Pasia, żeby głowę trzymał w górze i niedługo się tutaj między nami pojawi. I ostatnie pytanie, panie trenerze. Pan Michał z Twittera pyta. Panie trenerze, w ostatnich latach Stal Rzeszów przyzwyczaiła do tego, że w jej szeregach w wyjściowym składzie pojawiało się przynajmniej dwóch młodzieżowców. Czy w nadchodzącym sezonie ta tradycja zostanie podtrzymana? Zacznę od tyłu, a od końca pytania. Nie wydaje mi się, że to jest moje osobiste zdanie, żeby w tej sytuacji używać słowa tradycja. W cudzysłów zostało słowo tradycja. Ja bym powiedział, że statystyka raczej. Statystycznie w ostatnim okresie dwóch młodych zawodników grało. Ja to odpowiem tak. Ja tradycję klubu bardzo szanuję, bo to są ludzie, bo to są pewne zachowania zachowywane i pielęgnowane schematy zachowań, kontakty międzyludzkie i tak dalej, tak to rozumiem, bo tradycją nie jest ani wynik sportowy, ani jakaś statystyka, ilu jakich grało. Natomiast w nawiązaniu do tych młodych, generalnie uważam, że podział na młodych, starych jest też jakby bardziej statystyczny. Jeżeli mówimy o tym przepisie, który funkcjonuje w Ekstraklasie, funkcjonował w pierwszej lidze, o tak zwanym młodzieżowcu, to też jestem jakby do tego dosyć sceptycznie nastawiony, bo określanie wieku dla młodego bądź już dorosłego piłkarza taki wygląda to bardzo sztuczny. Natomiast ja wychodzę z jednego założenia. No. Młody piłkarz, czy starszy, czy ma 19, czy 20 lat, jeżeli fizycznie jest gotowy do funkcjonowania w zespole dorosłych, profesjonalnych piłkarzy, to powinien grać. Jeżeli nie jest fizycznie gotowy, no to chociażby miał, no nie wiem, ile lat, to nie powinno mieć znaczenia. Dobry piłkarz, młody czy stary, powinien mieć miejsce w zespole i to powinno być priorytetem. Wydaje mi się, że tutaj trochę za bardzo wkraczamy z taką interwencją manualną w te wszystkie przepisy.
co powoduje wiele problemów, no bo to nie jest naturalna kolej rzeczy. To jest jakiś wymóg, a ja uważam, że wymóg powinien być naturalny. No i tyle chyba w tym temacie. Chyba, że coś mi umknęło. Jeszcze raz mogę poprosić o pytanie? No, czy będzie się dwóch młodzieżowców pojawiało w podstawowym składzie? Tak jak powiedziałem, że mamy tutaj grupę na dzisiaj czterech naszych chłopaków, co jest ciekawe. Wśród czterech młodzieżowców mamy dwóch 17-latków. Także ja nie biorę, to jakby pod potwierdzenie moich słów, ja nie biorę pod uwagę tego, czy ma 19, 21 czy 17. Po prostu to, jak, na ile jest przygotowany fizycznie, bo nie chcemy takiego chłopaka, którym często ma naprawdę duże umiejętności piłkarskie i potencjał, ale on nie jest w stanie tego sprzedać, bo zostanie potraktowany w sposób bardzo fizyczny. On musi sobie z tym radzić, bo wiadomo, 17-letni chłopak czy 18, a często 19-letnik jeszcze nie jest do końca fizycznie przygotowany i nie jest jakby w pełni ukształtowany jako mężczyzna. W związku z tym to są takie kwestie trochę dyskusyjne, ale mówię, ale to tylko dla trenerów na poziomie przygotowania zawodników do tego wysiłku i kontaktu z tak zwanym twardym materiałem piłkarskim na boisku. Tylko w tym kontekście, dlatego skracając wypowiedź moją do minimum, będą młodzi piłkarze, czy dwóch, nie wiem, czy w pierwszym składzie, na pewno nie. Natomiast mamy grupę, która jest w składzie pierwszej drużyny i w każdej chwili może wyjść na boisko. W różnych okolicznościach, w różnych sytuacjach i w różnych momentach meczu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To było ostatnie pytanie, także dziękuję trenerowi za udział w konferencji, dziękuję dziennikarzom i do zobaczenia w poniedziałek na meczu z Odrą Opole. Dzięki.